Żołnierze gminy Radzanowo słyną ze swojej kreatywności, pomysłowości i zaangażowania w sprawy lokalne. Nie mamy problemów ze zorganizowaniem tak ważnych wydarzeń jak Dzień Seniora, Dzień Inwalidy czy Wieczór Wigilijny. Bo właśnie seniorom zależy na tym, by ich środowisko integrowało się wokół spraw ważnych. Ważnych nie tylko dla osób starszych, ale także dla całego społeczeństwa. Angażują się również w tak niekonwencjonalne wydarzenia jak spektakl Nie daj się oszukać, którym ostrzegają swoje środowisko przed wyłudzaniem pieniędzy i oszustwami finansowymi. Projektem Seniorzy w świecie kreatywności dotknęliśmy świata plastycznego. Masy takie jak papier maché czy masa perłowa to materiały, z których do tej pory nie umieli korzystać. Działając w ramach Uniwersytetu Trzeciego Wieku, odkryliśmy swoje talenty plastyczne. Chcieliśmy poznać nowe metody zdobienia przedmiotów. I właśnie na tym cyklu zajęć świetnie nam się to udało. Dobra zabawa, miłe towarzystwo i czas spędzony bardzo kreatywnie jest dobry dla wszystkich i dla seniorów też. Współpracę z seniorami gminy Radzanowo podjęłam 2 lata temu w ramach zajęć Uniwersytetu Trzeciego Wieku. Dzięki projektowi Seniorzy w świecie kreatywności pobudziliśmy ich wyobraźnię. Zakładane cele projektu zostały w pełni zrealizowane, a dowodem na to są zadowoleni uczestnicy oraz ich piękne wytwory. W planach mamy już pomysły na kolejne warsztaty.